Ruch. Bezustanny ruch był zawsze moim żywiołem. Nie umiałam usiedzieć w bezruchu i chyba dlatego niania nazywała mnie żywym srebrem. A później wiewiórką, bo nie było drzewa w okolicy, na które nie próbowałabym się wdrapać. Jako dziecko nie traktowałam tańca tak poważnie, chociaż otaczał on mnie nieustannie. Na co pani trafiła? Na biografię Marii Lambert, artystki tańca. No proszę. Jak się pani czyta? Ciekawie. Ja mam nadzieję, że istnieje wszechświat, w którym jestem aktorem. A ja wybitną tancerką. A może wspólnie coś tworzymy? Kto wie? Gdybym mogła pracować tańcząc, to byłaby to najlepsza praca na świecie. Ile ci kto kontroli?